No i super. Bo ja jestem pity, ja ci kurde nic nie potrafię. Gdzie Serokrowik zaczął z Herbalami walkę. Gabryś, postaraj się nie wyjść do środka. Ja pierdolę. Dobra. Ja z treżurerem mogę połop stawić, tak? Kurwa, ty mu się zaczynałeś, ziomek rebele bije. Wygrałem na tą walkę, tak, nie wiem skąd to byli. No ja się do ciebie bym czuł. Grupy, bo to opierdoła chciałem. Rów do 19.30 stawiać, tak? Tak. Dobra. Cichy, że sedzą na swoje i idą na TW1. No jak będzie taki chaos na tym czacie, to my nic nie pogramy się, panowie. Plus 1. No to nie gadajcie o rebelach. Tam jest łapociele jakieś. Wszystkich was złapali? Ja jeszcze nie wyszedłem z tego. Nie, bo założyłem kampę. Mnie złapał, bo to stanie. Spróbujcie się wklikać. Jedziemy po chuj się. Najlepiej wam będzie po prostu założyć kampę i poczekać na chwilę. A... Nie wiem, po co Zendram zaczynał walki. No dobra. Nie mogę postawić outpostu, bo nie mam wypowiedziane wojny. Kurwa! Panowie, wchodzimy na te stanie, czy nie? Bo nie ma w ogóle wojny zadeklarowanej. Tak, zrób wojna. Panowie, no takie rzeczy wcześniej przemyślane. Zendram dobrze wiedział, że jest atak. Kurwa, on wiecznie do ostatniej minuty czekał. Zajęte, już nie ma czego szukać. 15 na 15. Pierdolę. Panowie, zakładajcie kampy, to was nie zaatakują, to pierwsza sprawa. Teraz już wywalić się z kampa, już z TW, to nie da się. No, wywaliło mnie, ale jak się pojawił TW, więc można było od razu wejść. No, ja tak zrobiłem. No to nie, niezły fail na początek sezonu. To samo co sezon temu, kurwa. Pierdolę. No naszych jest w ogóle w tej stanie? Nikt, bo nie było wojny, to nie da się wyjść. No, nie było wojny. Już dołączam na Cornetto. Ta moja grupa wynajmniej ma piątkę z piechotą. Możemy próbować odbić zasoby. Wojna, byle będzie wypowiedziano, spróbujemy wdupić się w nich. Tyle mi kurwa zostało. Skoro i tak na surowce nie ma sensu, to może outpostem im zbijemy? Możemy spróbować tej outposty. To daj znać, jak ja już jestem przy nim. Wszyscy niech się zgrupują po tym outpostem. Spróbujemy go walnąć na nos. Chociaż dobra, może ja zostanę poza outpostem, a wy wchodźcie, jak tylko będziecie blisko zdejmięcia go, to wtedy postawię naszego. Ale oni będą go bronić. Starchy, wypowiedz wojnę, jak będziesz miał. Wojna jest wypowiedziana. Dzięki. Wszyscy się są już pod tym outpostem, bo to... Sekunda. Daj mi 10 sekund po zbitwę, właśnie. Wygramy, wychodzę.
Tobi. Nie słyszę sprzeciwu, to odpalą bitwa. Gabryś, jak coś odejdziesz wyjść, bo masz piechota, to możliwe, jak będą bronić, może być ciężko. Na odpost, tak? Tak. Raz tam jest dobry, a ten drugi to sobie skoszczy. Zjem wszystkie. Także w porządku. Tamten drugi to jest sklep na te, na zagranicę kościelowym. Aha. No to faj kurwa bohenę. Co kurwa nie dasz? Dobra, przez serce, kto by mnie tu mógł, spokojnie jest już. Ale to kurwa trzy weź, nie? Nas trzech jest. Wrócił się. To jakieś info, co robimy, bo mnóstwo ludzi na kawernie siedzi i nie wie, co ma robić. Inny tak jest. A oni chyba robią taki na paśmie taki. Zendramy się tym zajęć. 3-4-metrowy. Ucinają na wagę i krowy. Zendramy z swoim na to tylko na zagranicę puszczają. Ach, to ja mówię, to kurwa dawaj po bareńku, mówię. Tylko kolejnego. No i poszedł, wrócił. Posłuchaj, co dobre, to zawsze za granicę wysłałem. Tak. To się ma kupować, będziemy kupować. Do Anglii jedzie. O! Młody do Anglii jedzie. No i dobrze, cieszę się. Portoklas, od lewej strony możemy spróbować ich ciubnąć. Możesz tam jazdę jakoś? Ja stawiam już na lewej stronie. Ja jestem z kafirem po prawej. Widzę, że tam od prawej się coś ustawia, od lewej... A ja jestem bez grupy czarnej. Nie wiem, gdzie iść. Outpost podchybało. Okej. Okay. Lewa strona jest zapchana. Ej, Gabryś, jesteś w bitwie? Tak, jestem. Masz piki? Mam pawisy. I ostrzeliwuję prosto jednostki ich pawisy na murach tu z przodu. Jasne. Ciężko coś zrobić tutaj. Outpost w polskiej wersji językowej będzie posterunek? Posterunek, tak. Okej, okay, dobra. Dobra, lewą stroną my się przebili. Zaraz będą panikować, prawą będziecie mogli. Pan to bije? Dobra, kruszą się. Ta prawa strona zaraz też powinna odpuścić, to może tam się wymudowleje. Lewą stroną mi się wszystko ładnie wlewo.
Próbujcie tą lewą stronę, który może, chociaż tu jest namilane z wizją ze mną, z naszych. Ja zostawiam to lewą stronę. Chociaż nie, możemy się przebić Milan. To jest czysto. Dużo poszło na lewą stronę, zatrzymajmy jednostki. Mi się skończyły. Ja spróbuję zrobić jakieś zamieszanie, żebyście się nie mieli bić. Dobra, stoimy na punkcie. I jest przejmowany, teraz tylko jednostki by się przydały. Już nie poradzą sobie. Już jest po nich, ładnie. Weź komuś, kto ma ten wystarczającą rangę, powiedz, żeby odposta stawiał. No ja mogę postawić, ty tylko mówcie, kiedy dokładnie się skapuje. Czyli jeszcze jakieś 30 sekund. 30 sekundy. Chociaż odbijają, trzeba by tutaj więcej osób przygarnąć na punkt. Następnie lecą. Dobra, ale husarie to jedzą jedna po drugiej, a my nie mamy żadnych jednostek. No ja nie wiem. Kometa, to jest sytuacja, armigary już nie będą potrzebne, nie? Możesz zmienić. Nawet gdyby nie odbili, to tego outposta już nie postawię, bo mnie złapali. Odbili go, ja? Tak, bo tam już osobnie jedna szarża postali za drugą leciała. Dlatego mówiłem, za mało jednostek mieliśmy. Warhammerom outpost to zniszczyli? Chyba. Co teraz zrobimy, panowie? To jaka decyzja? Będziemy tego outposta zniszczyć, to nasza szansa, żeby ten pierwszy atak jeszcze mieć. Ale poza outpostem to... Czyli wchodzić tam, tak? Jeden zasób. Chyba, że zasób i ewentualnie, gdy się to za sobie jeszcze otwierać. Chociaż dobra, to racja już się cały klipa, ale... Wydaje mi się, że pilnowe zasoby. Jak coś, to będziemy próbowali drugi atak jeszcze zrobić. Gdzie się leczymy? Musisz do Dreadchingu lecieć. Jak może jazda, to do szybko pójdziesz. Ale możliwe, że... W tej wiosce obok. Luxing też do szybko.
Zasoby są otwarte? Żeby wyjść? Raiding polskiej krówki. Na tych szarych skórach to tam nabiłem 45% w sumie samemu. Ale ja, bo teraz widzę, coś się popsuło, że nie widać, że co się tam dzieje. No dobra. 20 sekund do tych szarych skór. To lećcie się, ustawcie pod to już. Kto ma ta jazda? I się od razu wpikiwać. Ja właśnie wracam pod chrobało, w co się wpikiwać? W skóry w czele. Wolno więcej jak jeden outpost? Nie no, filtr ja outpost nie. No, na filtr był w sumie, dobra. Szwar 940 influenza. Że outposta postawili, to jeszcze większe zasobów mają. Zaraz nie odbijemy skóry. W sumie to mają wszystkie chyba. Dobra, to mamy komfort, że nikt się jeszcze nie wklikał, to tu na spokojnie to przejmiemy. Oni zaczęli łapać w polu po prostu. Zajmować. Bo to jest tak 10 minut cooldown. Ewentualnie 2 minuty przeczekać. Chociaż w sumie nie kapowe do końca. Za minutę się trading post otwiera. To do końca kapować. Generalnie jest jeszcze szansa, że ten outpost będzie zdobyty. Niewielka, ale jest. Tam próbujecie go przepchać, nie? Znaczy, wiesz co, zrobiliśmy teraz sporo, ale ja padłem, więc nie wiem, co się dalej dzieje. No, cały czas wjeżdżałem tutaj na monastycy Husaria. Oni się co? Oni mają chyba dużą kolejkę, bo co chwila się respią. Oni wychodzą, walą szarże, giną. Ale zginąłem. Dobra, w najgorszym wypadku drugi atak będzie, dansz, ale... Muszę. 12 minut zostało jeszcze tutaj na odpoście.
Konek, to mam podchodzić jakieś surowce, czy próbować autosta po powrocie? No, trading post powinien być otwarty. Tylko my tak z 2 minuty zejdzie, nie? Zanim się wyleczę. O, spoko. Wszyscy na tego trading posta. Jak tam sytuacja na outpoście? Coś się rusza? Dobra, się nie wpinę do trading posta. Niech Bóg będzie z wami. Dobra, lecę tego outposta spróbować i też jeszcze coś tam pomóc przepchać. Tak, taka to wiem, to ja może zmienia te piechoty na monastyku. Możesz, jak można na takim levelu, że możesz śmiało... 30. No to możesz śmiało. Nie postawiliśmy tego naszego outposta, tak? No nie, bo mają oni postawionego, może być tylko jeden. Musimy tego outposta od nich zniszczyć. Tak naprawdę musimy mieć ten outposta, tylko wtedy możemy mieć pierwszy atak jeszcze. Kapujcie, kapujcie, to jest ten moment. Z tymi dwoma zmi ktoś liczył, przebijemy ich? Nie. Te drugie surowce cały czas te eratkę trzyma. I tam 7-15. Ale no, jeżeli, outpost nie padnie, to i tak nie przebijemy. Żeby przebić outpost, to musimy jeszcze mieć stajnie. Jak wszystkie trzy będziemy mieli, to przebijemy. I tylko wtedy. Wchodzą do obrony. A Eratchia właśnie atakuje stajnie. Oni tam cały czas siedzą, odkąd zaatakowali. Nie do pół będą siedzieć. Przeciągają cyfry. Tak, jeszcze 8 minut tam mogą siedzieć. Ten outpost trochę się im trochę kruszy. Właśnie ktoś jest w outpoście, dwie osoby. O, jest. Okej, ty jesteś, dobra. Wchodzi do outpostu teraz, tak? Tak. Nie wiem, na razie zostanę poza outpostem. W razie czego postawię outpostem. No to szarża na szarżę teraz. I tak, żeby mieć szansę na pierwszy atak, to ten outpost musi paść w niecałe półtorej minuty. I to nie ma wykonania. Kurwa. Czekaj mi na nas. Nie wiedziałem, że możesz. Teraz powinno być jak Emilianos. Dziękuję. Już nie jestem władczy, więc nie mogę mówić na takich zajebistych kanałach. Szkoda, że go nie pierdolnęliśmy, jak z Gabrysiem przejmowaliśmy ten punkt. Trading post na nas. No, ale oni tak samymi konikami będą przebijali jej na nasze skóry i trading posta. Jeśli liczymy na drugi atak.
taram, tam, 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 tam. Na co teraz idziemy? Ale bo musiałem czekać, aż ci się ruszą i będziemy się z Eracją bić o drugi atak. Chyba, że kohorta wspomoże i wybije w tym chyba, ale w to wątpię. Nie wiem, bo Brzmila, nie zauważyłeś czatu. Za dużo okien. Jestem. Nie ma problemu. Uszanowany. Fajnie, że jesteś. A wypowiesz wojnę jakąś? Mogę wypowiedzieć. A mamy prestiż? Nie wiem. Nie dowójcie mnie. Proszę. Daj. Dobra, będzie dobrze. Pierdolniemy to przy drugim podejściu. Ty tylko jeszcze drugie podejście, bo trzeba sobie wywalczyć. Cicho, Darhej. Zwalczymy drugie podejście. Znaczy, klasycznie zaczęliśmy sezon, że wojna nie wypowiedziana na miasto, a my sobie następnie piknikujemy. No, zajebiście, no. Też myślę, że geograficznie złe miejsce byśmy sobie wybrali. Nad nami jest ten miasto w Helie i jest w ogóle nieruszone. Tego miasta nad nami te Helie, one potrzebują 6 level bodajże. Żeby wojnę... A, jest, no siódme. Nie zauważyłem tego nawet. Kamera by też nie poszła. No Warhammery miały Ruling House, ale im outposta zniszczyli. A tak coś jak i X-Wing? Tam też nikt nie atakuje. Prawdopodobnie pewnie nie można. Jeżeli cokolwiek zmieni. Prawdopodobnie za duży level jest potrzebny, skoro nikt tego nie atakuje. Nie, no na X-Wing jest trzeci. Trzeci? Gdzie to jest w ogóle? Na południowy wschód od Dysheng. Trzy regiony. Południowy wschód. Ten outpost będzie zdobyty ten, na terenie miasta. X-Wing. Ty, no faktycznie. Ale tam legendariany mają tego Rulinga. To nawet tam biegnie pchło z legendarianami to. A mi nie pokazuje nic, okej. Okay. Poza fake info, kafir, dajesz. Ty kefirze jeden. Dobra. Ci... Otrzymali jednak ostatni film. Jest kurwa przeklęty, serio. Znaczy się outpost, bo znowu nam zabrakło sekund. Kto tam stał obok outposta, nie wszedł, nie wiem. Ale zrobił mi robotę. Teraz to ten outpost to i tak już za bardzo znaczenia nie ma. No tak, już jest za późno. No nie wiem, za pierwszym razem jak staliśmy na kapie, to też już było w sumie po walce. Nie wiem, my mamy jakieś kurwa przekleństwo unlucky 5 sekund. Czy 3 sekund zazwyczaj. Dobra, ja mam inne pytanie. Za 20 parę sekund się otwierają pigskin i będziemy ich bronić, czy nie? Jak się do to broni. A co robią ludzie na tawernie? Tylko sobie mi się podzielić po 10 osób na grupy i chodzić między surowcami, ale widzę trochę ich to przerasta.
atakują nam te świnki. Koniki mają jeszcze cooldown? To nie, jeszcze 5 minut. No, no, mają jeszcze. Bo mi przestało kamerę obracać, serwery My Games, I love it. No i tak w ogóle to te konie przebijają nasz trading post i skóry razem wzięte. No wiem. Dlatego... Trzeba je zdobyć. Te skóry mają małe znaczenie. Świnie się bronić. Nie no, niech świnie bronią, no, może... Te skóry miałyby znaczenie, żeby... jak gdybyśmy mieli outposta. Bo wtedy totalnie mogliby nas przebić. A tak, jeśli ktoś by zgarnął wszystkie trzy, to by mógł przebić outposta. I trzeba rzucić wszystko na konie, żeby mieć drugie podejście, tak? No, chyba na to wygląda. Ewentualnie postawić outposta, ale to chyba się już nie za bardzo opłaca na drugie podejście. Albo no, spróbować ich field campem przebić, tylko że wtedy oni nie mogą field campa postawić, a pewnie w takim wypadku by po prostu postawili. Uhu. Całym składem się bronimy na jednego. Naszujcie go. A ile można atakować te stanie? 3 minuty. Okej. Okay. Jak ja lubię kohorty. To nic nie bronią. Tak dobrze zaczęły sezon. Ze wszystkimi ziemiami. I na pierwszym tebu wszystko stracą. Nie. Znaczy idę poza zajarać. Tym, poza tym tego nie da się atakować. Zamykamy to od razu, czy trzymamy? Trzymajcie, to jest okazja. No właśnie, więc wyjdźcie z kółeczka. Chyba, że oczywiście wklikali się osoby z tawerny. Znaczy, dobrze, widzę, ale są na południu wioski, których nikt nie rusza. To Ishi i Ha coś tam. Dobrze widzę? Poddaj się. Tak, a sam nie ruszał na to. Nie ruszał na je. Ale siódme levele. How long Ishi mają 7 level? Aha. A to jest napisane pierwsze, nie wiem o co chodzi. Kurwa. To, że Gabryś pisałeś na czacie, to ich nie ruszyło. Ja pierdolę. Dobra, wiem o co chodzi już, przepraszam. Ale co, na konie, tak? Na konie, dobra. I tak wielkiej straty nie ma i to by to mieli przejść prędzej czy później. I tak to będzie nasze prędzej czy później, więc... No, przejmie się... Najważniejsze są konie. Przejmiemy konie. To skarbek, może ty jesteś tu? Notowany jest. Polaku skarbek. Kurwa, jestem, mówię cały czas do was, jest mutowany, debil, no. Jak przejmiemy konie, to mogę próbować się przezbroić na atak. Ten gogle, co że ci wysłał. Mówiłeś okay. To, żeby trzymać, a Sarełok mi napisał, że na stajnie idziemy i dla... Dobra, niech przejmuje. No to i tak chuja warte w sumie, to chyba jest najważniejsze. No, to... Może ktoś postawił outposta. Wtedy przypał. Nie, Warhammer próbuje swoje miasto. Gdzie oni to miasto biją? Pod nami te. Renlin, też im kurwa, to mnie piekło. Też ich wyruchali, bo mieli outposta i noże im go rozwalili. To ludzie im da pod to? Nie wiem. Ale jak przegra, to i tak lepiej w taki sposób niż tak jak my. Można atakować konie? Tak, chodzi zaraz do bitwy. A nie będą te obronić chyba, co? Czy będą? Możliwe, że będą, bo drugi atak. Powinni.
co tam potrzeba, jeżeli chodzi o ciebie? Surowce w stanie przejąć i tyle. Czekamy na drugi atak. Mamy się włączyć w to? Czy coś gdzieś indziej potrzebujesz, żeby jakąś wioskę walnąć, czy coś? Wioski chyba wszystkie odpolone są. Nie wiem, czy coś idziemy rada teraz. Czyli ci stajnie pomóc, tak? Okay, próbujemy to miasto do końca, nie ma sensu się dobra, rozbijać. Dobra. O, ale dużo ładnej jazdy mamy. Tam zdziwiony. Cała piętnastka w jeździe prawie, dziwi się wyłamał. I lecieć środkiem na X-a, a jazdę bym proponował. Jedną stroną pierdolnąć. To to piętnastka broni też, nie? Wiem. To Floyd może ze strybu obserwatora rządzić, nie? Jest cały, że jestem w bitwie. A. No to mogę się wyjebać szybko i wejść na obserwatora. To albo ja się wywalę, kto się prędzej woli, ten wkłodzi na obserwatora. To teraz będą się przeganiać, kto szybciej padnie. No, a kto teraz dowodzi? Teraz ja, na prawo. Wszyscy na prawo? No to weź dwójkę osób i jedź na lewo. Kto tam? Murwa i Tarchy. Dobra. Jedziemy. O, oni się kitrają w środku. Murować się będą pewnie. Mają tam jakieś konie, pawisy widzę. Podjedźcie tutaj, Kornuś, szybko. Oni już są zmurowani, widzę. No nie wpierdalajmy się. Jeszcze. Środkiem dużo botów poszło. Od lewej strony. Wyczyścicie te boty? Dizgit? A tylko pomóż tam na tym środku. A my to zostajemy jeszcze na chwilę. A lewa strona nie przejeżdża przez nasze trójkę. Nie, na razie nie wchodźcie. Nie, bo tu forte i tarcze. Forte, tarcze i imperialne jeszcze. Dużo jest ludzi po prawej stronie, to Quavir i Skull, zostańcie po prawej, my rotujemy na lewo i będziemy wszyscy, co są po tej lewej stronie, podchodzimy szybko tutaj na tę wyrwę, szybko. Go, 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 go. Lewa strona, Forte Biaccio, Imperialne i Stralwerte. No, ale musimy jakoś, wiak. Tarcza spróbuje wbić i rozbić to. Nasza shortswordami, próbujcie rozbijać. Ja wchodzę. Przed gwiazdą. Warakę też stawiają na środku, na punkcie. Następna czabelka niech się tam wbije już. Go. Ja rozbiję się tam. I szarżę od razu za tym. Ładnie. Go szarżę. I ta prawa strona to też wchodzi tam, panowie, do przodu. A wszyscy trotowali stamtąd. No to nie o to mi chodziło do końca. Jak prawo strona pusta, to skrypt... A nie, jest sam to był rakety. Prawa strona weszła. Mam pewien, że gdzie iść? Na którą stronę? Tam, gdzie jest mi wrogu. Konap. Piefy nie da się wejść na spektrum. Spektrum da się nie da wejść? Kurwa, ty. Powinno się dać, będę wypowiedziana. Już ci jakiś błąd. Ale to ja bym nie mógł wejść. Na miasto i na wioski chyba tylko z Running House'em da się wchodzić, to może na zasoby się nie da. A albo musimy mieć Running House'a, żeby wejść. No ale Running House'a na zasobach. Nie
Jest push to talk ustawiony, jak coś. Nie. Zmieniałeś to przed chwilą, co zaś... To działa, teraz zmieniłeś dopiero. Ale wcześniej też zmieniałem, nie wiem, co się zaś spieprzyło. Budują armatę od strony lewej. Oj, bardzo dużo. Bardzo dużo artylerii ustawia. O, dobra, już mam musiał, no faktycznie. Mimo, że to jest bez straty czasu, lepiej byśmy parę wiosek pierdolnęli, bo tutaj nic nie zdobędziemy, mówię wam od razu to. Oni się zastawili od strony lewej, środkiem jest luźno i od prawej strony jest luźno. Bum. O, dobra, nie masz push to talk, zajebiście. Chodźcie, mówię wam, chodźcie jakieś wioski pierdolnie, bo tutaj tylko stracimy czas. Centralnie przy głównym mieście. To ja z tobą przeskoczę na ten inny kanał i będziemy sobie pogadamy o tym, natomiast na razie tutaj póki... Na razie próbujemy robić in-house, a jak się ma skarbę. Siema. Co tam? W Amonga gramy kiedyś jeszcze? Kupmy się na TV teraz, potem możemy pogadać. Ma ktoś jakieś armatki? Ma ktoś armaty właśnie. Tą wiochę nad tym Hebeo zająć, tą wiochę teraz, nikt jej nie broni. Mamy dużo ludzi, tak? Obronimy tą wiochę, chociaż będziemy cokolwiek mieli, bo tutaj tylko czas tracimy. Plus jeden. Tyle prestiż, żeby wojna powiedzieć. Plus jeden. Jak mamy prestiż, to możemy jej. Mamy prestiż. No to dawajcie od razu. No, mówię wam, tutaj czas tracimy. Zgadzam się. To jest też bez sensu takie miasto, ten zamek walić centralnie przy głównym mieście, gdzie można się naprawiać, uzupełniać żarcie i jednostki. Dobrze, słuchaj, na razie tu jesteśmy w bitwie, skończymy to na koniec, mamy w tym momencie jest 20:13, zastanowimy się jaką wioskę. Generalnie wioski w tym rejonie są przeznaczone jakby pod Narzata planowo. Pędziagą mógłbym zaatakować bezproblemowo. A mamy prestiż, Kornuś? Mowy czy koła, powinno być nawet. Dajcie wojnę na tej Jan Gong. Jest jedziemy, walniemy od razu. No to wioskę Jalaj obok też można. Dajcie na to ten. Te Jan Gong Wang Wang. Czy jak to się kurwa tam mówi po chińsku, nie znam chińskiego. Dajcie na to od razu ten. Po przejmiem kopalnię od razu im. A może jej idzie lepiej, bo słabszy sojusz i w razie co to nie jest sojusz Deus Vultów. No to dwie pierdolnimy wioski, jest nas tyle, że możemy dwie wioski pierdolnąć i obronić je do końca Territory War. Okej. Okay. To jest tylko moja sugestia, nie? To róbcie co tam chcecie, nie? Ale... Zgadzam się z Letni, zróbmy to. Panowie, ale przejdźcie na inny kanał to przedyskutować, bo od 5 minut nie ma żadnego rozkazu i tylko krążymy do... Ale tutaj jest... I tak nie ma kolejki, no co, wiesz... To bez tego, jak nie wchodzi w tą... Powiedz, żebyśmy na tej retyli polecieli na inny cel. Dobrze, widać, że tu się nic nie zmieni, możemy się wyklikać tak właściwie z tej bitwy, bo i zarządzić odwrót, bo tu nic się nie zmieni w tym momencie. Z którą to wioskę chcecie? Z Wulty zaczęłyby atakować, to chyba i mniej sił by mieli na stajniach, ale to tak 50-50 pomysł. Póki się toczą walki o miasta, możemy spróbować walnąć wioski, bo oni tych wiosek rzeczywiście nie będą aż tak bronić, jeżeli miasto jest ich celem. A na Yangong, chodźcie ze mną na Yangong. Dobra, panowie, już i tak nas tu jest, nie dobra. Dobra, tylko jeżeli się zbieramy pod Yangong, to nie otwierajcie, poczekajcie na choćby grupę tak, 10 osób. To naprawić też. No właśnie, na Yangong przyjechali.
Ci, co ale tylko są... horty i jakiś jeden... Ci, co nie muszą się naprawiać, to mogą tam się wklikać już, tylko wypowiedź ci wojny. Weź się na Jedi, na Jedi weź się lecie, teraz ten, odpuśćmy to na razie, będzie jeszcze raz, żeby ich pierwszy, chociaż Jedi przejmiemy. Jedi, kurować się na zamek. Valyria tam już atakuje konie 12, a tutaj na tym Yin-Yang, kurwa, tylko kohorty. A faktycznie, to szybko do stajni dołączajmy. No, dołącz się do stajni i tylko trzeba wojny, wypowiedz wojny z nami, jeśli możesz. Ja. Dobra, na której? Na Yang-Gong, to na tym. Już Yang-Gong wypowiem na wojnie. Dawajcie tutaj od razu zobaczycie do walki. Jest powiedziana wojna na Yangu. Wbijacie, musimy tam. Najbliższe leczenie w Daihong, czy gdzieś bliżej mamy? Luxing. Co masz, miasto mają ludzi, że ten, na powiechę kolejną. Musimy ich ten, odpierdolić od tego. Zróbcie procenty na koniach, myślę. A co robi ta druga armia w tym momencie? Co jest poniżej? A. Na tawernie jest mnóstwo ludzi. Dobra, dawaj, ludzie. Hej. Jojo. Przejmiemy te punkty. Mało ich jest, nie mają ludzi do obrony, ewidentnie. Mamy przewagę teraz trzebną. Pierdolimy procenty, zajmiemy to szybko. Później im wiochę pierdolimy i obronimy ją później to wiochę. Mamy ludzi do tego. Czy to stania pierwsza? No tak, możecie uderzać w tą stronę. Końca do przodu, raz do przodu. Końca, nie coś na tym się do przodu, teraz do przodu, żeby te punkty najebać. Kurwa, mają 5% przewagi. Dobra, zajebiście, good job. Przejmiem, teraz chodzimy na scenika, przejmiemy to od razu. Na luzie, te surowce są nasze. Chyba tylko teraz na kapa wbić, mieć to od razu. Ktoś zaczął atak na Jiang. Gosia, dajem się gościa, wrogujcie ich. Pijany taki. A to jeden chłop. Dobra, panu. Dobra, jeden ziomek rozjebany. Nice. Są Nexa, wszyscy Nexa teraz. Nasz Nexa, kurwa, no. Jest na kapa. Chciał też powiedzieć, no, bardzo. Dobra, spoko, skapujmy to. Już ogarnąłem tamto martwę. Możecie iść na kolejne. Naprawdę, ci, co są, co jest wolne. Dobre gospodarstwo. Mamy to, dobra. Walimy drugą kopalnię, nie będzie influencji i wiochę walimy. Kurwa, konia mi zajebę. Jak to ten, na TW ten konia się też jechało naprawić, czy on będzie żył w następnej walce? Będzie żył. Tak? Nie pamiętam, kurwa, tego. To jest? Da się... Chodźcie rozjebać tego fitkapa, kurwa, Deus Vultum. Mamy 10 minut, tak czy siak. No. Ja tylko jednostki naprawię sobie. Co, ale aha, dobra, okej. Okay. 6 minut mamy. A nie, to... No nie zdążymy, dobra, chuj. Nie wiem, ja nie wchodzę tam. Mamy już chuj, że robimy ten zatkać tą wiochę teraz? Nie mamy.
Musimy mieć. A nie mamy jeszcze tego chorego, dobra, to nie jest tak. No widzę, widzę. A później do obrony lepiej, bo wszyscy wzięli piki i pawisy. No, najpierw musimy zdobyć tak spokojnie tam. Chyba jest, to jest ta wioska tradycyjna azjatycka, gdzie jest na lewo, zaraz sprawdzimy. A właśnie, bo to są inne wiochy, kurwa, ja tu nie znam nawet tych map teraz. To jest chyba nie ta pustynna, tylko ta wioska taka tradycyjna, co taka jest. Taka z górką. Taka tam, gdzie są schody, tak, prawda, schody, a po lewej stronie jest X. To by ich trzeba zastawić przy schodach piechotą, a jazdą przejechać w X-a i później spróbować zrobić plecy tym, co bronią schody. Tylko, że my nie mamy piechoty, wszyscy mamy jazdy. No to też nie jest dobrze. Jak nie wiem, jak wiemy wiochę, będziemy mieli cooldown, wtedy piki najpierw wziąć i pawisy. Samą jazdą będzie się wziąć, bronić. Cztery minuty. Ile ich tam jest w ogóle? Czas. Paroskop tylko broniło tego. Oni będą o HBO najbardziej walczyli teraz. Ale HBO jeszcze ma, jeszcze nie zdobył, potem jeszcze muszą to... Wiesz... Jeszcze kurdą będzie na mieście 10 minut. Czy tam nie... Jak tam ta farma stoi? Tak, to by się przydała pełna grupa piechoty, co najmniej jedna, a najlepiej w ogóle dwie. Co zmienić na jazdę z jazdy? Ten zmieniamy. Chodź, cofnijmy tą jazdę. To myślę imperialne. Co standardowo tą jazdą, bo ty akurat byś się przydał ze mną, żeby robić te szybkie manewry oskrzydlące. Bo tam generalnie... Trzeba przejść na schody i na X-a i później zawinąć od X-a, od tyłu, tym, co bronią schodu. To jest na tą wioskę sposób. Do tego piechota jest potrzebna też. Dobra, ja biorę piki imperialne, husary i pakmilcie na zapchę dziurę. No. Lecę już co do was. Adwensami tylko przepchać, a później, żeby jazda się wpierdoliła. Tylko nie wiem, czy ten, czy ograniczyć tak adwens za adwensem, żeby każdy ten... żeby od razu pierdolą adwensa, tylko ten. Komuś się skończy adwens i kolejna osoba za kolejną, żeby leciała. Tych pierdol nie wiem. Zweźniesz coś imperialne? Ja? Kto tu ma jazdę tylko? Halo. Ja sobie zmienię na pawisy. Ja, i nie mam drugiej. No i dobrze, dobrze. Nie, tarczy. Nie, jazdę mam. To jest chujstwo teraz. A, jest strzelcy. No, wracam się tu z buty. Nikt teraz nie atakuje na tym zamku, co zdobyli, więc mogą tutaj wszyscy teraz wrócić i bronić tego. Dokładnie. Chyba, żeby jakiś fake atak zrobić im na ten zamek, ale nie mamy tam chyba tego. Nie zrobisz mi, jakbyśmy mieli u nich hałsę, byśmy chybała tylko na to. To Radha im przejmuje widzę ten konia. Może wie, że ten zatkują ich później. Dobra, dwie minuty cooldown zostało. Czy coś się dzieje na tym? A jeszcze jest. Jeszcze jest miasto w rękach na jej. Który Obdyslav zaatakuje miasto. Może być w rękach i przez 5 minut. A. Cała ta lewa jak to się nazywa? Będzie tych, niebieska nasza cała. Ta lewa strona cała. Chuj z tym, ważne, żebyśmy mieli coś na zielono. No, mamy. Te Warhammery mają wiochę. Ale oni poszli na północ. Tu myśmy wiedzieli, że tam, gdzie my idziemy, będzie najgorzej. Bo to już mieliśmy informację na ten temat. Ja specjalnie powiedziałem, żeby... bo mieliśmy informację, że wszyscy tu chcą. Ale prowadził rozmowy i wszystkie te najmocniejsze doły chciały właśnie Hebao i Renly. Tak, to wychodzi, że w chuja nas zrobili. Poszliśmy się napierdalać o zamek, który i tak byśmy pewnie nie zdobyli, a oni sobie wszystko pozajmowali. Standard. A może bym sobie koletki wziął? Może zdobyć. Nie do ataku. No czemu, jednemu mu się przyda. Może ja bym przydać od drugiego. Okej, dobra. To zwały.
A masz na manewru? Nie, czy by pożyczony. No to nie, to weź. Nie, to bez sensu. Dobra, gotowi? Sekunda. Pół minuty. Tak, tylko nas tu jest chyba mało. Ja lecę z piechotą, bo byłem wymieniać. I też już jadę. Ja też byłem wymieniać, idę z pawiskami i husarium. Wracają do miasta, będą bronić miasta, pewnie będzie iść do złapania wiocha. Na początek wyciągać fortę czy pawisy? Brat, nie, fortę bracie, kurwa, na atak? Chłopie, weź to wymień. Nie weź miałem, to wymień. Nie miałem czasu, żeby pójść. Lepiej wziąć. Pawisy wezmę je tyle i pójdę. Czemu forty nie są złe? Do ataku? Do obrony są super, ale nie. Do ataku forte braccio. Ale obrona X-a i tak dalej. Nie, nie. Słuchajcie, jest to tutaj 15 osób, tak? Jest. Dobra, otwierajcie. Go. Oni bronią. Forte braccio do ataku nie jest złe. Zresztą drugą z tymi, co są na tabernie. Oni uczestniczą w tych wojnach, czy nie? Gdzie oni są? Nie, forte braccio do ataku są zjebane akurat. One są do obrony najlepsze. No do obrony najlepsze, ale w ataku też się sprawdzają. Nie, to jest syf w ataku. W ataku to jest syf, bracia, to jest syf. A jeszcze 6 osób możesz się korekować. Dawaj, to dajcie. 8 osób. Ludzie z tawerny w ogóle powchodzili do bitwy. No chyba wziąłem na pajku nic. Dobra, mniejsze. Kipiki, jazda. To jeszcze piki imperialne te nie weźmie. Lord Normandli. Weź piki na początek. Na 8 na razie. Mortem też czasem weź piki. Każdy po adwensie będzie napierdalał. Ja jemnę pierwszy adwensa, później Rowik po mnie adwensa poprawi, później Lord, Mortem. A jeszcze siadzą później w pierdoli tam. Tylko nie idźcie na jolo tymi koniami jak głupcy, tylko ten. Poczekajcie aż my adwensa walniemy, żeby powalić jednostki jak będą stały, wtedy się jazdą wbijecie. Wszyscy naraz. Nie mam tarczy, więc musimy iść ten. Od razu pchać to do końca. Jak przepchamy i wszystkich wybijemy, to nie przejmujmy bazy, przytrzymajmy co to do samego końca. Mhm, tak. Gdyby... Tylko kurwa, no oni są na tawernie, to oni nie będą słyszeć. Ja właśnie poszedłem powiedzieć, przerzućcie ich. Kurwa, Pike Minity, kto to jest deszczowy? Czemu Pike Minity wziął? Nie, no serio. Na berzerki. Zniknęła mi jednostka. To zniknęła się w takim razie. No to łączamy. Mogę pawisa wziąć. To wymieniesz chyba jak możesz. Dobra. Panowie, wszyscy się ustawcie końcami razem i po naszych adwensach wszyscy się od razu wpierdolcie w nim. No, będzie 15 na 15. Mamy jakąś kolejkę? Nie mamy. Mamy. Ja już dołączę. Kolejka jest na tawerni. Cztery? Nie. Ja już piąty. Nie wiem, wydaje mi się, że X-a chyba odpuściły. Nie. Nie, X-a to body przyjmują. Body jest X. Znaczy imperialny z przodu, imperialne, halo? No, nie podjeżdżajcie, nie podjeżdżajcie, będą teraz strzelali już nic, nie podjeżdżajcie tam. Ja za wami idzie tutaj. Co to jest, że to jest, że to prawie wrzecie plusa? No dupa, prędzi tu hitpoint, tam możecie tam nikt wejść, go. Defron, Lord, Nomadi, go. Czemu oddajcie hitpoint, to zadamy? Ostrzelajcie pawisami tą kawalerię, która tutaj stoi, dobrze. Jeden to mamy tu gdzie pingują, tam się puszcza za jednym. Dobra, z prawej, musimy odeprzeć ten atak. Środkiem jest gromada. Nie bać, o tym ich zajdziemy. Więc nam możesz podejść tutaj na tego X-a. Uwaga, plecy będą robić wam. Od X-a. Plecy. Zajmij się tymi plecami. Ustary od plecy. Odbijcie hit pointa. Plecy grubowie, co idę ze spirami. Dobra, zajebiście, daj sobie. Na kapa mam lecą, Tak, na kapa lecą. Już tam. Nie wiem, zdram czemu nie przyszedł do przodu, tak mówię. Ale nie wszyscy. Ty już tu nie dowolisz, tak.
Alves idzie na konie, Alves na konie, proszę, Alves, ej, wiem cię na konie, wiem cię konie, wiem cię konie, Alvesa zajebałem im. Wiem cię konie, halo? To ja chyba spadam, na razie. Na razie. No kurwa. Dobra, opanowana sytuacja jest przy tym. Przy X-ie. Dobra, już X-ie, nie mam... Przy bazie naszej przechodzę do kontrataku. Biję na zewnątrz, jak ktoś jest wolny na zewnątrz. To niech pomoże. Ziemek, Ziemek jest na respie ten. To chciałem wszystko co wtedy. Idę na X-a, w tym momencie nie. Chodzą tam, trzeba by im zastawić ten... Oni cały czas od lewej strony próbują... Ziomka zajebcie, na plusie, ziomka zajebcie, zajebcie ziomka na plusie. Dobra, jeden mniej. Dobra. Wychodzą jazdą nam od strony X-a cały czas. Już kilka ataków jest otwartych, ale cały czas od tamtej strony X-a. Trzeba by tu ich zastawić jakimiś puszami pawężnymi i... cały czas... Dobra, teraz trzeba iść na X-a. Ostro od strony. Dużo się tu zgromadziło, więc potrzeba troszkę więcej ludzi. Bierzem szarżą? Tak. Eksa! Wchodźcie. Wchodźcie w X-a, tak jest. Gościa, gościa, dojebać. Dojebcie gościa. Ziomka, dojebcie, dojebcie go, dojebcie go. Tak, już. Jestem wylatowany. Nice, dobra. Latniki Biun, już ci pomogę. Ja już nie mam armii prawie, wiesz? Wszystko poświęciłem. Za mało piechoty mamy, za dużo kawalerii mamy. Tak, 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 ładnie, ładnie. Idę też po... Zabezpieczcie nam bazę i będziemy tak przepychać, bo w którymś momencie mamy dużo czasu. Jeżeli tylko będzie tu kolejka, a oni zaraz będą musieli się też miastem zajmować. Wala mój żoma. Daj. Dawać XXXXXXX. Dobra, ja się dowiedziałem, że już nie mam armii, tak? Tak, tak, tak. No, tak, tak. Ci, co mam armii, ich padają od razu. Ja zmieniam na piechotę. Też się będę tu wywalał. Wejść pikami, czy tymi monastykami? Piki, mam za mało piechoty. Po prawej stronie się szykują, szarża leci. Dobra, zwalniam miejsce. Przebijają się tutaj. Oni się skupiają od ataków od strony X-a, w naszą bazę centralnie. Tam by trzeba na następną bitwę, jak nie będziemy mieli tyle jazdy, tylko więcej pik,
po prostu zastawić to kuszami pałężnymi, bo dużo jazdy też tam wysyłają. Oni dużą jazdą też wysyłają. Piki i jazdy generalnie wysyłają. Więc tam by trzeba zastawić to kuszami pałężnymi i pikami na spokojnie i wypalić. Kto tam jest teraz najwyższy rangą w tej bitwie? Mało nas coś. Już nie zdążymy się pewnie zakolejkować, ale już wiemy mniej więcej, jak oni grają. Trzeba po prostu zabezpieczyć bramę i to przejście na X-a od tej strony, z której oni cały czas atakują, tak żeby piki i kusze pałężne tam poszły, bo oni dużo tam by takich właśnie puszy z pik i z jazdy zaraz. Za mało piechoty mieliśmy, dużo za mało. Za dużo konnicy było. Tak jest zdecydowanie. Ja nie wiem, co jest grana, ale w ogóle mi nie pokazuje, że mogę... Konieki mają chyba. Tylko końca za nie atakuje, bo ich miasta nie atakuje nawet. 2,5 minuty cooldownu. Dobra, jeszcze będzie opcja, to pierdolno. Właśnie powinniście sobie tą konicę tutaj, raczej konica nam się nie przyda na tej mapie. Zawsze możemy wyjść wszyscy, żeby szybciej to skończyli. No zobaczcie, będziemy jeszcze mieli jedna tak jeszcze będzie, no. O ile będą chcieli to kończyć, nie mogąc to po prostu przetrzymać, tak jak my chcieliśmy. Właśnie. Wiecie, my się wyjebiemy wszyscy, a oni to wytrzymają do 21. No ale boty pójdą zaczną przejmować, jak atakujesz. Znaczy, jak bronisz. A pójdą dalej do X-a, te boty? No, z to, co pamiętam, co kiedyś było, to ten. To boty chodziły i kapowały do przodu cały czas. Boty nie kapują. X-a tylko kapują. Tylko do X-a. Tylko do X-a. A, faktycznie, no. Ej, tam minut zostało jeszcze. Zaraz. 15 minut. 15, to będzie ile? Trzeba będzie ponownie. Tak, akurat. No, już poszedł do kapo. To weźcie wszyscy piki imperialne jak coś, to będzie mega. Na adwesach pierdolniemy. Piki też, to oni fakonetki mają też. Będzie za dużo, w mojej ocenie tam też by się przydało, żeby było trochę berserkerów i tych. Kuszy oczywiście jakieś tarcze jednak, stalwarty, bo jednak mają jakiś strzelcy. To. A właśnie, arty też nie mamy, arty, moździerze pierdolność, moździerzami ten, możemy się tam rozjebać fajnie. Tak, trzeba się zastawić, ale tarcze muszą być do tego, czyli weź może te swoje fakonetki. Mówisz? No, tak, może też się przydać. Ale fakonetka nie fajnie robotę zrobili. Ja też będzie musiał mi bronić się. No to dlatego mówię, starwarty wziąć, piki wziąć, kusze, falconetti, jakiś berserkerów i ja tą jazdę wezmę. Dobra, to ja wezmę falcony za husarię wymienię. Dobra, oni też mają falconetki, fajne roboty robiły. A poza tym na koniu w kupie stoją, na kapie czy coś. No to ich rozjebią od razu, wiem. Ja mam maksymalne falconety. I ty masz na tą fioletową doktrynkę jeszcze, co? Mhm. I co masz? No. Tak. Może ja bym sobie zrobił. Nie, ty jak kupowałeś, co? No, 40 czy 50 euro wdałem. Jak zacząłem tę misję, to się kurwa załamałem. Strzelce to kolej. Ja na to trafię pierwszego nie skończyłem. Longbowy, nękamy i javeliny. Bao ma rację ostatecznie.
Do kogo ktoś w ogóle te nowe jednostki są osadzone? Oni będą zaraz, panowie, walić w te kebao. Nie, bronią, teraz będzie szansa. Powiedzcie mi, tak atakujemy od razu. Pan tylko weźcie jest. Pik więcej, nie bierzcie tyle, ja zbierzcie piki. Tarcze. Piki, tarcze, kusze i ta. Trzeba to pchnąć, tylko co widzę, to nie wiem, ktoś kurwa ten w powietrze tam pierdolą adwensa pikami. Powinniście się ten, powinniście osób poćwiczyć to, że nie wiem, jedna osoba za drugą wali adwensa, to jest OP. Tutaj w grze to jest to niższy system. Adwensem, jak się team cały zgra, 5 osób, można naprawdę rozpierdolić system, jak się adwens za adwensem puści. Nie każdy naraz, tylko każdy pojedynczo, nie? Każdy ten, po drugim. Jeden adwens się połączy, drugi się zaczyna. No. To jest naprawdę super opcja. Prawie pół minuty. Jeszcze jest czas na wzięcie jednostek. Oni bardziej będą pewnie to miasto. A jest jedno. Ktoś ma miotacze płomieni, bo by się jedne przydały miotacze ognia. No to lepiej się będą. Do ataku? Czy idą tacami i machną tam, to zrobią robotę. Nie potrzeba dużo. Jeden, bo to macie tych jednostek na zamianę, co najmniej dwie złote albo fioletowy. To... Zamiast miotaczy falconety się lepiej sprawdzą. No to falconety bierze. Miotacze do ataku są dobre. Bierze, ale bierze. Miotacze za krótki zasięg mają, żeby... Piki wtedy robotę robią same. Zakręt, tylko, że tam jest zakręt i oni z tego... zakrętu wychodzą, więc i tak walczymy w bliskim przy X walczymy w bliskim dystansie. Ale dobra, w każdym razie... No, ale falconety okay. robią to samo, tylko na większy dystans. I to, no, falconety niszczą system w tej grze. Dobrze bronione, dobrze postawione. Ja widziałem, że nie mają berserkerów, więc też by się przydały ze dwie jednostki, tak już na zwarcie, jak już wejdziemy w tego X-a, żeby to wyciąć. Nie, oni mieli dużo ten, jazdy, musimy dużo piknąć. Panowie, weźcie ten piki imperialne, bo będzie chujówka. Moje nie działają na tej mapie. W ogóle mi ich nie pokazuje, ale miałem je przy sobie, uleczone. Aha. Dobra, no, reszta nie weźmie piki. Dodać. Tam na plusie, jak wejdziesz do bitwy, dodajesz. Mortale, jak ktoś ma mortal, to niech też mortale weźmie. A może teraz w polu nie będą łapać, jak tam bronią miasta. Raz jest szansa, za 3 minuty, żeby nie bronili tam mocy. Chociaż mają ludzi, ale... Kto bierze te falcony? Ja już wziąłem. Bo ja wziąłem ci tarczę do tych falconów. No dobra, spoko. W sensie te ciężkie azjatyckie, nie? Mhm. Dobra, stoją przed miastem, widzę. O, zajebiście, i lecą się kolekować do miasta. Zamek bronić. Kolejny zamek odjechał. Od razu musimy zaatakować. Chodź, zbierajcie się już tutaj, jak ten możecie. Za 2 minuty atakujemy od razu. Zyndran, ważna sprawa. Jesteś? Jestem przy bądź. Kaladin napisał. Mają jakieś 20 osób wolnych. Stoją pod Kanktu. Jak coś mogą pomóc? I gdzie ich wysłać? W polu niech wyłapują. Raja, ty nie wiesz portę braczy i nam Kanów na atak. Raj, stary, to jest taki chujowy setup. Co, poprosić ich tutaj pod Dziągą, żeby w polu łapali, ja? Tak, dokładnie tak. Dobra. Raj. Na kolejkę. Kurwa, taki minus. Zbrać się do ataku, one są do obrony. I nam Kany też są chujowe na tych imperialne, jak już. Imperialne łuki są spodne, tak. No, a nie namkany to na Siege, żeby sobie w ten kile ponabijać. Bracio, stary, Raj, weź się ogarnij, chłopie. Człowieku, po pierwsze mam piki imperialne i elite spiry, a namkany są wzięte, bo po prostu były wolne punkty. Nie było to, bo wiesz, dawno nie grałem, myślałem, że bracio, forte bracio żeś wziął, nie? Spoko, sorry. No stres. Ale fortepianami też się da fajnie puszczać. Ale fortepiany są nie mają. Lepsze.
Nie, nie, forte bracia są chujowe. Kiedyś było fajne forte bracia. Kiedyś. Teraz tylko do obrony. Let's get ready to rumble! Chodzę z tarczami tu. Później najwyżej na piki zmienię. Wchodzimy? Dołączą się, spokojnie. Popatrzą w ilu was. Od razu zostawmy tą wnękę. I przekrupujmy się tam do tego plusa i na plusie się zamurujmy. Nie wiem, ci reszta, co są na zewnątrz, to mają się kolejkować? Co oni mają robić? Bo oni sami nie wiedzą. Stoją tu pod tą wiochą i stoją. W sumie to może lepiej niech łapią w polu, skoro jest tutaj tylko 8 w tym momencie, to nie dajmy im dojść. 9. A tych 20. Tych 20 co miało nam pomóc? Nie wiem, no ja przesłałem tę Kaladinowi. Możliwe, że przyjdą, możliwe, że nie wiem. Może 5 osób na plusa, żeby plusa broniło. Generalnie ich raszujcie. Jak możecie, to ich raszujcie, bo nikogo więcej ty na razie od nich nie ma. Nikt nie przychodzi do nich pomóc. Wchodzą, będą śmam, bo jadą. Erata wchodzi. Usaria jedzie. Będą się kolejkować. Usaria jedzie. Jest ich 11 na pół. Leży dwóch. Kusaria od plusa. Postawcie piki, ktoś niech postawi od strony plusa. Lecą znowu konnicze.
Ale od czerwonego plusa, bo raszują nam na X-a. To... Macie 8 osób w kolejce, wypierdalać się. Tego plusa trzeba przejąć. Lecę na mrowie. Lecę. Trzech bohaterów od tyłu idzie. Ruszą się, 8 zostało. 15, a wy macie kolejkę 8 osób. Tak, jeszcze tu łapiemy w polu, więc spokojnie możecie nawet ich raszować. Macie tak dużą kolejkę, że wywalajcie się nawet po szarży. Letni chwilą. Czterech bohaterów idzie na ich. Kurwa, padam z plecy, mamy kurwa, no. Ile razy mam mówić? Czterech bohaterów jest na ich. Dobra, ale bramy czemu? Zostały piki, tylko że przyjechali z dwóch kierunków. Jadł tu po węże. Na pomęże nam jadą. Tak, biorę tarczę. Już znowu wracam się po tarczę. Plusa trzeba przejąć, plusa trzeba przejąć. Piętnastka jest pełna. Mają pełny skład. A szybka, ważna sprawa. Kaladin tutaj z Royal Hammerów podesłał 12 osób, oni łapią pod wioską i napisał, że w sumie jeszcze jest czas, 8 minut zostało. Możemy w razie czego jeszcze wypowiedzieć wojnę na coś jeszcze i razem z nim wtedy zaatakować surowce. Potrzebuję wsparcia na prawym plusie. Dobrze, ewentualnie możemy to zrobić. Jedi po lewej. Dawaj tylko... tutaj podciągnij do tego wąskiego gardła, tutaj do przodu na prawym plusie. Gdzie jesteśmy jeszcze w bitwie o wioskę. Jak otworzycie bitwę, ci, którzy wylecieli z tej bitwy, to możemy się tam zakolejkować razem z Warhammerami. Tarcze czy powęże? Co wy tam robiliście z tyłu, murwa? Kurwa, z tymi tarczami. Kurwa, na tym prawym plusie zepchnęli nas za darmo. Po chuj tam staliście z tyłu. Patrzyliście, jak sobie giną moje pikno. Idę, ale powiem, że... aby zamurować tutaj te przejście pikami i strzelcami, żeby nie mogli się przedostać. No. Ja mam moździerz za ustaw. Ja miałem moździerz, ale padłem. Osiemnaście minut, jeżeli się utrzymamy. Nie, to jest możliwość jeszcze szczere. Już. Stawiam Martę. Fioletowa chwaczka stoi wolna. Bierzemy... Balistę stawia gość. Tam by trzeba... Ma ktoś Kulwerina, bo ciężką balistę oblężnicą facet położył.
Zendran, to bierzemy pod uwagę ten atak na GED, bo Real Warhammer jest chętny, ale nie ma prestiżu, więc trzeba wypowiedzieć wojnę. Tylko, że ja... No to nie ma znaczenia, znaczy, ja... mają wolnych ludzi, mogą iść. Tylko wojny potrzebują. Dobrze, nie wypowiem wojny, bo jestem w bitwie. Tarkej, jesteś dostępny? Kurde. Dostałem z balisty jednak obężnicz. Dlatego mu... Jedzie Husaria od przodu. Nie, nie zniszczycie tej balisty obrężniczej, jest po temacie. Już wychodzę z bitwy, bo dostałem z balisty, więc wypowiem wojnę. Dobra, już im daję znać. Dobra, czekaj, stój, bo ktoś atakuje chyba, to czy Jedi właśnie napisał ten. Valkyrie atakują. Tak, dobra, to już za późno. Panowie, jak ktoś ma Kulberin, trzeba ściągnąć tę balistę oblężniczą, bo ona wam uniemożliwi, będzie bohaterów eliminował z jednostkami. Postawił ich na tym wzgórku za płotem. Mam moździe, żebyś mnie spingował, to się wyliczę, gdzie postawić. Tam, dobra. Dzięki, Piotruś. Moje pytanie brzmi, czemu to jest tylko jeden oddział pikinierów? Strzelam do balisty z moździerzy. Balista zniszczona. No dobrze.
Spoko, Mark, uważaj, od tyłu jedzie. Dla nas. Piki czy tarcze brać? Wiesz co, jest trochę pik. Ale jak chcesz. 11. Z tego co widzę, bo jest na trybie obserwatora w tym momencie. Oni już łapią w polu, pod wioską. Trochę za mało ludzi łapało w polu i dlatego nie uzupełnili się. Znaczy, bo tam nie ma na zewnątrz tych Warhammerów. Macie możliwość zastawienia tego, bo patrzyłem teraz od środka tarczami i ustawienia moździerzy, bo tam kusze pamężne są przy tym rogu i strzelają do konnicy, bo tam idą szarże na te kusze centralne. On postawił to za bramą już, więc jest albo na jednostkę szturmową piechoty, kurwa, albo... Flanki nie patrzy. Ja pierdolę. Zajebiście po prostu. Patrzcie, kurwa, po krzakach, a nie tylko z przodu. No, zajebiście. Jak ktoś jest w bitwie, to może niech ktoś tak dowodzi na bieżąco, bo tak cicho tu. To za bardzo nie ma czym dowodzić, to jest po prostu rzeźnia pod naszym balem. Znaczy... Za dużego też wyboru nie masz, bo co? Albo braliśmy jazdę, a ty jazdę. No plan był do ataku na miasto, więc... Kurwa, ale wynik natrzepałeś.
Zapali mnie w polu, jak też może. Też. To ile tam minut zostało? 5:30.